Na jubileuszowej trasie koncertowej formacji 10 tenorów znalazł się Cieszyn. Teatr Adama Mickiewicza pękał w szwach. Publiczność świętowała wspólnie z tenorami ich 5. urodziny, śpiewając wspólnie znane przeboje. Podczas koncertu nie zabrakło klasycznych pieśni, fragmentów opery, ale także włoskich, ukraińskich czy światowych hitów. 10 tenorów na deskach Cieszyńskiego Teatru, no rozgrzaliście, zwłaszcza chyba tą damską część publiczności, ale panowie chyba też się dobrze bawią. No najważniej, że się damy bawiły. Jak się damy dobrze bawią, to panowie mogą mieć jeden dzień spokoju, także taki jest założony plan. Ale tak poważnie, to ja bardzo lubimy tutaj przyjeżdżać, dlatego że tu jest bardzo fajny kontakt, blisko są ludzie, widać ich, reagują fajnie, żywiołowi, naprawdę rewelacyjna publika, piękne miejsce i zawsze jak tu przyjeżdżamy, to sobie napełniamy bateryjki trochę. No to był koncert jubileuszowy, to już 5 lat razem, ale nie żegnacie się, bo już zapowiadacie nowy repertuar. No my póki będzie taka sytuacja jak teraz, bo na razie to jest tak, że z każdą trasą to jedziemy coraz więcej tych koncertów, a nie coraz mniej. No to myślę, że chyba tak będzie dalej, no zobaczymy. No teraz mamy 40, a maj, czerwiec, tu są, słyszę o pomysłach 50 pod rząd, w związku z powyższym, znaczy to nie jest to, że słyszę o tych pomysłach, bo już wiem, że 47 jest na pewno, tak? Czyli teraz to już jest, widzę, trochę ambicjonalna sprawa, żeby do tych 50 dociągnąć. No i daj Boże, skoro jak się ludzie dobrze bawią, jak my się dobrze bawimy, to jest najważniejsze. Żebyśmy tylko byli zdrowi, to jest najważniejsze. Dokładnie, to jest najważniejsze. Dzisiaj też ten koncert miał taki wydźwięk charytatywny troszeczkę. To znaczy inaczej, my mamy taką sytuację, że zawsze staramy się pomagać komuś, tak? Czasem mamy taką swoją jedną zbiórkę priorytetową, ale w sytuacjach, gdzie jesteśmy gdzieś na miejscu, gdzie jest jakaś właśnie rzecz dotycząca dziecka, no to zatrzymujemy tą naszą zbiórkę i wtedy dajemy się wykazać miejscowym. Jeżeli mają taką potrzebę, to zawsze podkreślam to, że można wtedy pomóc. Najważniejsza jest pomoc. Dzisiaj mieliśmy taką sytuację właśnie odnośnie tego. Zadzwoniła pani, której zbieraliśmy na środki na męża jej, śpiewaka skądinąd, który zmarł. Niestety zmarł, zresztą mój znajomy z Poznania. I ona dzisiaj do nas zadzwoniła i powiedziała, że ona wszystkiego z tego nie wykorzystała, w związku z czym ona chce tymi pieniędzmi wesprzeć tą naszą zbiórkę, żeby pomóc tym następnym. Ja myślę, że dla takich telefonów, dla takich chwil to jest, warto to wszystko robić. Nie? Dokładnie, warto to robić, a wy się świetnie bawicie. Kto tworzy tą grupę 10 tenorów, bo to nie tylko Polacy? No nie, to jest 4 Ukraińców, 4 Polaków, 2 Gruzinów, no i teraz się jeszcze pojawił ten Ekwadorczyk, ale on jeszcze w Polsce nie zaśpiewał, znaczy nie, zaśpiewał tam 2 utwory kiedyś na próbie. On śpiewał w Hiszpanii, prowadził w Hiszpanii tą całą trasę, no bo wiadomo, ja nie byłem w stanie tego zrobić językowo. Natomiast no, on zaśpiewa w tej trasie też, także no, to jest takie esperanto, trochę wieża Babel. W tym autobusie funkcjonuje 5 języków cały czas, nie? A jest tylko raptem 46 osób. Także jest rosyjski, ukraiński, angielski, polski. Ja już nie mówię o gruzińskim, bo to nie jest język, tylko schorzenie krtani, więc jeszcze gdzieś po drodze wchodzi włoski, który... Ale wszyscy wszystkich rozumieją, także to jest najważniejsze. Only fools rush in, but I can't help falling in love with... Pozdrawiam widzów portalu OX.pl. Tak ładnie powiedziałem? Ładnie? Dobrze, to się bardzo cieszę. Jeszcze raz powtórzę, OX.pl. Drodzy Państwo, no i zapraszamy na to wszystko, co Agencja Brusa dla Was ma, czyli przypominam, 7 marca to jest Aleja Rocka, świetne widowisko dla tych, co lubią mocniejsze brzmienie, ale w klasycznym wykonaniu, więc to jest fantastyczny koncert. Ja na tym byłem i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. No 9 marca to tutaj, bo coś tu się będzie działo, jak Mirosław będzie, myślę, że tym razem wszystkie miejsca będą zajęte, nawet te, z których nic nie widać, tylko wystarczy, że słychać, prawda? Także, a tak zupełnie poważnie, bardzo serdecznie polecam, bo to jest fajny koncert, dobrze dobrany. Jestem świadkiem prób, jakichś przygotowań, także super. No i 28 wracamy z nowym repertuarem.
Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik. Sola, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, w zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją.